Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Messi mówi, Ronaldo był fenomenem. Jose Mourinho wybrał już asystenta, z którym będzie pracował w Realu Madryt. Puchar Japonii, klęcząc w murze, pomogli w strzeleniu gola. Cristiano Ronaldo zmęczony psychicznie, jest najgorszy w Serie A. Bramkarz Hanoveru zadał potężny cios swojemu rywalowi. Aleksandra Sikora zdobyła Super Puchar Włoch z Juventusem. Piękna bramka w A-klasie. Czy Ibrahimowicz boi się powrotu do Serie A? Konflikt w reprezentacji Egiptu? Chodzi o opaskę kapitańską dla Salaha. Jeżeli interesujesz się piłką nożną, klikaj subskrybuj na dole. Zapraszam Cię także do mojego klubu Football Team. Jeżeli masz plus 110 overall, pisz do mnie albo do współwłaściciela klubu Diablika. Jeżeli natomiast nie grasz w ogóle w tę gierkę, a chciałbyś sprawdzić taki menedżer piłkarski, z mojego linku, jeżeli się zarejestrujesz, dostaniesz 200 punktów energii na start. No i życzę miłego oglądania. Możesz oglądać i obstawiać mecze piłkarskie w aplikacji BetClick. Obecnie piłka nożna ma dwóch bohaterów, którzy zdecydowanie wybijają się ponad innymi piłkarzami pod kątem tego, ile w swoich karierach osiągnęli i ile trofeów podnieśli w górę ze swoimi klubami czy reprezentacjami. Chodzi oczywiście o Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. Ale czy są to piłkarze, którzy mogą być uznawani za najlepszych w historii tego sportu? Argentyńczyk ostatnio w rozmowie z TIT Sports został zapytany o to, kto jest najlepszym napastnikiem w historii. Bez wahania wskazał na brazylijskiego Ronaldo. Ronaldo był fenomenem. Ze wszystkich napastników, których kiedykolwiek widziałem, on był najlepszy. Był nieprawdopodobny. Tą wypowiedź podchwyciły włoskie media, które niemal natychmiast zaczęły w żartobliwy sposób się do niej odnosić. Między innymi CalcioMercato.com swój artykuł dotyczący wywiadu nazwał Messi zapomina o Cristiano, Ronaldo był fenomenalny, najlepszy ze wszystkich. Il Fenomeno był doskonałym napastnikiem. Kto wie, jakby potoczyła się jego kariera, gdyby nie straszliwe kontuzje. Nasi ojcowie i starsi bracia mieli okazję oglądać Brazylijczyka. My mamy przyjemność spoglądać na rywalizację pewnego Portugalczyka z pewnym Argentyńczykiem. Kartka z kalendarza. 28 października 1900 roku założono piłkarski klub Espanyol Barcelona. Tego samego dnia 1981 roku urodził się Milan Baroś. Były piłkarz takich klubów jak Liverpool czy Galatasaray. Król strzelców Euro 2004. 28 października 1984 roku na świat przyszedł Jefferson Farfan. Piłkarz Lokomotivu Moskwa i reprezentacji Peru. Ostatni gwizdek solenizantom życzy wszystkiego najlepszego w dniu ich święta. Real Madryt pod wodzą Zinedina Zidana delikatnie mówiąc nie zachwyca zarówno w La Lidze, jak i w Lidze Mistrzów. Królewscy zdołali pokonać na wyjeździe Galatasaray, jednak mimo tego niedosyt pozostał ze względu na styl gry. W związku z tym posada francuskiego szkoleniowca jest zagrożona, a media coraz częściej i chętniej piszą o jego potencjalnych następcach. Wśród nich wymieniany jest bezrobotny od dłuższego czasu Jose Mourinho. Ostatnio Portugalczyk był wymieniany jako jeden z faworytów do objęcia Borussii Dortmund. Jednak mimo wszystko bliżej mu do słonecznej Hiszpanii. Byłby to wielki powrót Portugalczyka do Madrytu po 6 latach rozłąki. Co ciekawe, Sport Bild donosi, że The Special One wybrał już nawet asystenta, z którym miałby w Realu współpracować. Według niemieckich dziennikarzy chodzi o byłego piłkarza tego klubu, Xabiego Alonso, z którym Mourinho miał okazję współpracować. Obecnie Xabi Alonso trenuje drugą drużynę Realu Sociedad. Wcześniej pracował z młodzieżowymi zespołami Realu. Jak bardzo prawdopodobny jest powrót Mourinho na Estadio Santiago Bernabeu? W głównej mierze zależy to od wyników Zidana w najbliższym czasie. Do bardzo ciekawej i dość nietypowej sytuacji doszło w dalekiej Japonii, a dokładniej w finale pucharu J-League YBC Levan Cup. W nim mierzyły się drużyny Kawasaki Frontale oraz Consadole Sapporo. Ostatecznie po rzutach karnych wygrała drużyna Kawasaki. Jednak na uwagę zasługuje nietypowe wykonanie rzutu wolnego przez piłkarzy z Sapporo. Gdy jeden z piłkarzy Consadole wykonywał stały fragment gry, dwójka kolegów z jego drużyny postanowiła uklęknąć. Sami zobaczcie, jak to wyglądało. Jak widać, innowacyjny sposób wykonania rzutu wolnego przyniósł efekt. Szkoda, że nie był to gol na wagę zwycięstwa. Cristiano Ronaldo niezbyt udanie rozpoczął trwający sezon. Portugalczyk w minionej kolejce Serie A nie wystąpił w spotkaniu przeciwko Lecce. Trener starej damy Mauricio Sarri po meczu opowiedział o absencji CR7. Cristiano Ronaldo był zmęczony psychicznie.
Zabranie go na ławkę nie pozwoliłoby na odzyskanie energii. Słuszne było dać mu przerwę. Bez niego stworzyliśmy 10 okazji do zdobycia gola. Czy jest to efekt wypalenia Portugalczyka? Czy zmęczenie psychiczne może oznaczać początek końca Cristiano Ronaldo w wielkim futbolu? Przekonamy się o tym za jakiś czas. Obecnie piłkarz Juventusu przewodzi w lidze w rankingu najgorzej wykonywanych rzutów wolnych. Według statystyk 28 prób Cristiano nie zakończyły się golem. Portugalczyk, który kiedyś słynął z bramek strzelanych po tym stałym fragmencie gry, kolokwialnie mówiąc, zaciął się. 19 razy piłka po jego uderzeniach trafiała w mur. 7-krotnie na wysokości zadania stawał bramkarz, a 2-krotnie piłka w ogóle nie znalazła drogi do bramki. Pod kątem rzutów wolnych Ronaldo przeżywa ogromny kryzys. Do bardzo zabawnej sytuacji doszło w miniony weekend w meczu drugiej Bundesligi pomiędzy Karlsruhe FC a Hanowerem. W doliczonym czasie gry ci pierwsi strzelili gola wyrównującego stan meczu na 3-3. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie późniejsze zachowanie bramkarza Zillera. Bramkarz najwyraźniej nie spodziewał się, że piłkarz rywali tak szybko przebiegnie. Chciał trafić w piłkę, trafił w strzelca bramki Daniela Gordona, a precyzyjniej mówiąc w jego krocze. Wojciech Szczęsny to nie jest jedyny reprezentant Polski w Juventusie, który świętuje sukcesy i wygrywane trofea. Drugim reprezentantem, a raczej reprezentantką jest Aleksandra Sikora, która w miniony weekend zdobyła Super Puchar Włoch w barwach starej damy. Juventus w wielkim finale pokonał Fiorentinę 2-0. Sikora cały mecz przesiedziała na ławce rezerwowych, dla której jest to drugi sezon w tym klubie. Co ciekawe, Polka już wcześniej świętowała zwycięstwo w tych rozgrywkach w sezonie 2017-2018 wraz z drużyną Brescia Femminile. Ostatni gwizdek gratuluje i życzy dalszych sukcesów w karierze zawodowej. W niższych klasach rozgrywkowych w Polsce, na przykład w A-klasie, zdarzają się perełki, które trzeba pokazywać światu. W miniony weekend padła bardzo piękna bramka z dystansu. Doszło do tego w meczu A-klasy właśnie pomiędzy Pogonią 2 Mogilno a Notecią Gębice. Kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał się Damian Łuczak. Była to bramka dająca zwycięstwo 3-2. Sami zobaczcie tego kapitalnego gola. Wraz z kalendarzowym końcem 2019 roku kontrakt Zlatana Ibrahimowicza z Los Angeles Galaxy wygasa. To oznacza, że już 1 stycznia przyszłego roku Szwed będzie mógł podpisać kontrakt z nowym zespołem. Bardzo dużo mówiło i wciąż mówi się o powrocie Ibry do Włoch, gdzie grał w takich klubach jak Juventus, Inter Mediolan czy AC Milan. Po jego ostatnich słowach dotyczących filmu dokumentalnego o Maradonie, bardzo blisko mu do Napoli. Jednak według dyrektora sportowego Rossonerich Paolo Maldiniego, Szwed boi się powrotu do Serie A. On mógłby tu wrócić z wielu powodów, ale myślę, że w jego umyśle jest trochę strachu, że nie będzie tak dominował jak kiedyś. Nie wiem, czy on byłby w stanie zaakceptować siedzenie na ławce rezerwowych. Ibrahimowicz bardzo dobrze spisuje się za oceanem. W 58 występach strzelił aż 53 bramki. Szwed najprawdopodobniej po wygaśnięciu obecnego kontraktu opuści Stany Zjednoczone. Największe szanse są na powrót do Europy. Do jakiego klubu? O tym dowiemy się już niedługo. Do konfliktu doszło w egipskiej reprezentacji, której częścią jest piłkarz Liverpoolu Mohamed Salah. Według mediów kierownictwo kadry planowało dać Salahowi opaskę kapitańską w meczu towarzyskim przeciwko Botswanie, aby osłodzić mu nieudany plebiscyt FIFA Best. Według brytyjskiego Daily Mail zgody na to nie wyraził obecny kapitan reprezentacji Egiptu Ahmed Fati, który został poproszony o przekazanie opaski kapitańskiej Salahowi. Ten miał odmówić, miał być wręcz zaskoczony tą propozycją. Miały paść słowa, że jeżeli zostanie odebrana mu pozycja kapitana w reprezentacji, to on na kadrze już nigdy więcej się nie pojawi. Czy jest to rzeczywiście konflikt w kadrze, czy tylko małe niedomówienie? Pod ostatnim filmem udało się zebrać ponad 3000 łapek, w związku z tym na dziś przygotowałem 3 ciekawostki. Kamil Wilczek, zdobywając 2 bramki w ostatniej kolejce duńskiej ligi, zrównał się z legendą klubu Ebbe Sanda w liczbie strzelonych goli. Jeszcze jeden gol pozwoli mu zostać najlepszym strzelcem w historii Brøndby Kopenhaga. W meczu holenderskiej ligi między AZ Alkmaar a PSV, obrońca AZ Pantelis Hatzidiakos stracił 2 przednie zęby. Jak widać na załączonym obrazku, nie wygląda na mocno przejętego tą sytuacją. Śląsk Wrocław Blind Football został klubowym mistrzem świata w piłce nożnej dla niewidomych. W
finale wrocławianie pokonali 3-1 drużynę z Mołdawii. Gratulujemy! Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!